Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zademonstrować Wam nową funkcję w iOS 16, która mnie osobiście bardzo się podoba, bo dotychczas, aby wywołać podobny efekt, musiałem sięgać do zewnętrznych aplikacji firmy trzecich, a teraz mamy to w pakiecie w systemie operacyjnym. O czym mowa? Mowa o nowej funkcji w systemie iOS, którą znajdziecie w kontaktach, a mianowicie możliwość łączenia kontaktów, takich kontaktów, które mamy zdublowane w naszej książce adresowej. Ponieważ ja mam kontaktów dość sporo, zdarza mi się, że od czasu do czasu pojawiają mi się duble. Często jest tak, że ludzie zmieniają numery telefonów albo dzwonią do mnie raz z telefonu służbowego, raz z telefonu prywatnego i później pojawiają mi się duble w kontaktach. I jak temu zaradzić? Tak jak wspomniałem, wcześniej używałem do tego zewnętrznej aplikacji, ale od iOS 16 zauważyłem, że mamy tutaj wsparcie systemu. Zwróćcie uwagę, gdy mamy jakieś tam nasze kontakty, wejdziemy w kontakty, na samym końcu tych kontaktów pojawia się zwykle informacja, ile mamy tych kontaktów i tak było do iOS 15. A jaka informacja pojawia się w iOS 16? Ja skaczę w tym momencie na koniec listy kontaktów. 912 kontaktów, znaleziono 2 powielone wpisy. Dostępne czynności. Znaleziono 2 powielone wpisy, czyli oprócz listy kontaktów, czy ilości kontaktów, jakie mamy w książce adresowej, mamy także informacje o zdublowanych kontaktach i mamy też informacje o czynnościach. Zobaczmy, co mamy na czynności. Nie chce nam się czynność przestawić. Wyrazy. Zobaczmy. Znaki. Czynności. Okay. Przeciągnij rzecz. Przeciągnij rzecz. Aktywuj. Aktywuj. Przeciągnij rzecz. I więcej aktywuj. Tutaj nie mamy. Ja wcześniej wchodziłem po prostu klikając w 912 ten kontaktów. Przycisk, więc teraz zrobimy pisy. Tak dostępne samo. Czynności. Klikam, aktywując po prostu tą ostatnią pozycję. Kliknąłem. Anuluj. Przycisk. I teraz otwiera nam się okno. I co my mamy w tym oknie? Idę po kolei. Znaleziono duplikaty. Nagłówek. Znaleziono duplikaty. Kowalski Adam. Znaleziono 2 wizytówki. Przycisk. Kowalski Adam. To są oczywiście wizytówki przygotowane przeze mnie dla Was. Nowak Jan. Znaleziono 2 wizytówki. Przycisk. Złącz wszystkie. Przycisk. I mogę jak gdyby od razu złączyć wszystkie duble, które tutaj zostaną wykryte, ale już miałem ze 2 razy taką sytuację, że osoby o tym samym imieniu i nazwisku występują w moich kontaktach, więc jak gdyby no nie zawsze chcemy od razu łączyć te same imiona i nazwiska. Poza tym, co też jest istotne, czasami możemy chcieć po prostu mieć dla tej samej osoby 2 różne, całkowicie odrębne kontakty. Dlatego nie zawsze możemy chcieć od razu je łączyć. Zajrzyjmy więc po kolei może do Adama Kowalskiego. Stukam tutaj. I otwiera mi się duplikaty. Przycisk szczegóły tego konkretnego kontaktu. Złącz kontakt, nagłówek, edycja, przycisk, Kowalski Adam. Znaleziono powielone kontakty, nagłówek, Kowalski Adam, it's low, przycisk. Tutaj mam informację iCloud, czyli do której grupy kontaktów należy dany kontakt, no bo możemy mieć podpięte kontakty, różne grupy i kontakty możemy zapisywać tak naprawdę w różnych lokalizacjach. Tak, tu mam informację, że jest to kontakt z iClouda. Kowalski Adam, it's low, przycisk. Druga wizytówka jest tak samo w iCloudzie. Złączone informacje, nagłówek. I teraz jakby wyglądały złączone informacje. Pokaż wszystko, przycisk. 510 523 521. Mamy numer telefonu. Komórka. 600 821 478. Drugi numer. Komórka. adekowainteria.pl. I dom. E-mail z etykietką dom. Gdybyśmy kliknęli sobie to, komórka. Co tu usłyszeliście wcześniej, komórka. Czyli 510, pokaż wszystko. Pokaż wszystko, to pojawiłyby się dodatkowe informacje typu wyślij wiadomość i tak dalej. No w tym momencie nie chcemy komórka. Tego robić, 600, więc komórka. Chcemy w tym momencie tylko złączyć. Dom. Złącz przycisk. Więc klikam przycisk złącz. Stuk puk. Ignoruj przycisk. Złącz przycisk. Dom. adekowainteria.pl. Złącz. Ignoruj. Ignoruj. Złącz przycisk. Pyta nas system jeszcze raz, czy chcemy łączyć, czy ignorować. Stukamy. Uwaga. Czy na pewno chcesz złączyć informację z powielonych wizytówek w pojedynczej wizytówce? Złącz przycisk. Anuluj. Złącz przycisk. Klikam złącz i już anuluj, mamy w tym przycisk. Momencie złączone znaleziono kontakty. Duplikaty. I teraz wróciliśmy do wcześniejszego ekranu, gdzie mieliśmy
Nowak Jan. Znaleziono dwa wizytówki. Jana Nowaka. Złącz wszystkie. Adama Kowalskiego już nie ma, Nowak Jan. Więc znaleziono dwa jeśli wizytówki. Chcemy przycisk. Złączyć Jana złącz Nowaka, Nowak Jan. To znowu dwa wizytówki. Stukamy w Jana Nowaka. Gdy tutaj sobie złącz będę przechodził gestem w prawo. Nowak Jan. Nowak Jan. I złączone informacje. Mamy Nowak też tutaj, że dwa... Nowak Jan. Dwie wizytówki są z iClouda. Nowak. Złączone informacje. Pokaż wszystko. Przycisk. I znowu jakie informacje tu mamy? 502 503 501. Numer komórka. Telefonu komórkowego. 62 485 21 23. Komórka. Drugi numer telefonu. J.Nowak.pl. Znowu adres e-mail. Złącz przycisk. I znowu mamy przycisk złącz. Stukam uwaga, w niego dwukrotnie. Czy na pewno chcesz złączyć informacje z powielonych wizytówek w pojedynczej wizytówce? Złącz ja przycisk. Chcę, więc klikam, że złączamy. List i slow. I teraz, co mamy? Zobaczmy, skaczę na koniec listy kontaktów. Mam tylko informację, że kontaktów zostało 910 i że żadne duble nie występują. Jak dla mnie jest to fantastyczna funkcja, bo tak jak wspomniałem, wcześniej korzystałem z aplikacji zewnętrznej, a teraz mam tą funkcję w systemie. Oczywiście te duble nie trafiają się za często, ale dzięki temu mamy porządek w kontaktach. Co najczęściej o tych błędach w kontaktach przekonujemy się przy okazji różnego rodzaju świąt, gdy próbujemy do ludzi wysyłać jakieś życzenia i wtedy okazuje się, ojej, ale tu mam trzy kontakty do jednej osoby, tak? W tym momencie możemy nad tym bardzo fajnie zapanować. Mam nadzieję, że ta funkcja Wam się przyda. Ja ją sobie bardzo cenię. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu mojego kanału, żeby żadne nowości Wam nie umknęły. Na dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Ja kłaniam się nisko, zapraszając do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.